na lechicką radiowizję. No kurczę, powiem to w ten sposób. My z czegoś musimy się organizować, my z czegoś musimy też i w pewien sposób żyć. Przecież ja powiem tak, no wasze darowizny nie są jakieś bardzo wielkie. No niektórzy mówią, bo prezydent ma kłopoty finansowe, ma kłopoty prawne dla prawnika i tak dalej. Oczywiście, zgadzam się z tym. Tylko, że ja zrobię przekazanie w sposób bardzo odpowiedni. Jeżeli przekażę jakąkolwiek kwotę na pana prezydenta, na pomoc dla pana prezydenta, z tego, co od was uzbieram, to oczywiście zrobię pewną rzecz, a mianowicie przekażę wszystko na ręce prezydentowej Ewy Potockiej. Mało tego, sporządzę protokół. Dokładnie, jaka suma zostanie przekazana i jednocześnie też protokół przekazania, czy będzie podpisany przez dwie strony. Przeze mnie i przez prezydentową. I taka suma będzie zgodna, i ta suma będzie, że tak powiem, zgodna z protokołem przekazana. Kiedy to się stanie, nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę, bo na razie niestety muszę ogarnąć swoje sprawy, muszę pozałatwiać swoje sprawy. Ja też niedługo mam rozprawę w sądzie. I tutaj też będzie ciekawie, więc jestem na etapie tworzenia pism i inaczej tworzenia dokumentów, pisania pism i tak dalej, więc to jest tutaj, znaczy tworzenia, wyciągania dokumentów i pisania pism, tych, które oczywiście pomogą w mojej sprawie. Także tutaj no, działamy, cały czas działamy. I powiem tak, pułkownik Roman Wacław Ratusz też mi pomaga, bo też różne rzeczy mi podsyła, pokazuje mi różne rzeczy, nadaje w pewnych sprawach kierunek, jak mam zrobić, co mam zrobić i w którym momencie. I za to mu też bardzo, bardzo dziękuję, bo w tym momencie widać, że się stara pomóc, mimo tego, że on sam ma szalone kłopoty finansowe i to na grube tysiące, ale jednak stara się pomóc i też no, w jakiś sposób walczy. Tak? Tutaj jest też, nie wiem czy teraz jest, ale był z nami Paweł Markowski, któremu pułkownik też w pewien sposób pomaga, tylko że tutaj akurat pomaga odnośnie Korpowoja, bo po Pawła się uśmiechnęło Korpowojo po ponad 20 latach od odbycia służby wojskowej. No to jest taka, delikatnie mówiąc, ciekawostka, kochani. No ale cóż. Też pułkownik pomaga. No tyle, na ile oczywiście może, to pomaga. Ja powiem tak, to zbieramy oczywiście i na ZHP, zbieramy na Gwardię, zbieramy też na Lechicką Radiowizję. Dlaczego? Bo z czegoś musimy się utrzymywać. My sami pracujemy, pułkownik pracuje. Beata, naczelnik ZHP 2RP, też pracuje, tylko tyle, że Beata ma akurat pracę taką jako BHP-owiec, więc jeździ bardziej na zlecenia. Jeżeli dostanie zlecenie, no to ma robotę i zarabia pieniądze. Jak nie dostanie zlecenia, w tym momencie no, nie ma roboty, nie ma pieniędzy i tyle. No. A takiej pracy bardziej stacjonarnej to w tej chwili ciężko jest znaleźć. Ciężko. Poza tym inna sprawa jest taka, że nas zaraz ścigają korpo komornicy. Dlaczego? Bo uważają, że powinniśmy im płacić podatki, opłaty ZUS-owskie, w sensie haracze ZUS-owskie i tego typu rzeczy. Więc tutaj też jest ciekawostka. Więc my szukamy pracy w trochę inny sposób. I dlatego mamy z tym też kłopot. Tego większość ludzi nie rozumie, oczywiście. Bo powinieneś pracować normalnie na umowie, bo to, bo tamto, bo siamto, tak? Ile z tej umowy wyciągnę? Oficjalna kwota jest w tej chwili około... średnia krajowa jest około 4000, to dostanę
teoretycznie na rękę niecałe 3000. Delikatnie mówiąc, komornik ma prawo ci zabrać 75%. Tak, o tym się nie mówi. No czyli ile by z tego zostało? Niecałe 1000 zł. To nie to, że to jest nieopłacalne. To już nawet nie byłoby jak żyć w tym momencie. Nie byłoby jak żyć. I my szukamy cały czas pracy, oczywiście bez rejestracji. Czasami coś się znajdzie, ale to, co mamy, to również dokładamy do naszej działalności. Beata dokłada do ZHP. Pułkownik mnóstwo kasy dołożył do gwardii. Jak miał, to dokładał. Teraz nie ma. Więc nie masz czego dołożyć, a jeszcze musi opłacić adwokata. A w zasadzie to adwokatkę, przepraszam. Jeśli chodzi o mnie, co mogę, dokładam do tutaj do radia, żeby to radio istniało, żeby to funkcjonowało. Bo niestety co? Banksterka utrudnia osobie, która mi udzieliła numery konta, utrudnia życie. Dlaczego? Bo męczą, bo skarbowy się do nich niby przyfastrygowuje. Tak. I w ten sposób utrudniają życie. A dodatkowo jeszcze co? Utrudniają życie korpoagenciaki, którzy są w otoczeniu prezydenta, są w otoczeniu prezydentowej, są w otoczeniu również syna prezydenta Mikołaja. Tak, bardzo mocno ich otoczyli. Działają oczywiście przeciwko nam. Nas chcą, tak jak powiedziałem już jakiś czas temu, mnie chcą posadzić tam, gdzie byli chłopaki z gwardii. Pułkownika Romana chcą wrócić w to samo miejsce, oczywiście o ile w ogóle przeżyje. Beatę z ZHP no, też chcą posadzić w to samo miejsce. Już nie mówię, co w ogóle chcą zrobić innymi ludźmi. Tak, kochani, ja to wiem. Ja sobie zdaję z tego sprawę. No ale oczywiście takie korpoagenciaki będą jątrzyć, będą sączyć jad przeciwko nam.